Zaczynamy, panie Janie. Dzień dobry. Jak coś się stanie technicznie, to przekładamy na inny dzień. Nie, teraz się nie stanie. Mogę sobie dać rękę uciąć. Mam nadzieję, że nie będę musiał ucinać tej ręki później. Niech pan tak pochopnie takich obietnic nie składa. Zobowiązań raczej niż obietnic. To prawda. Zapowiem pana. Niech mi pan nie zawraca głowy. A pan ma oczywiście swój rozum i wolno panu być feministką, jeśli pan chce być. Ja już na pewno nie będę. Przykro mi to powiedzieć, ale moje doświadczenie ze studentami jest takie, że bardziej młodzi niż starzy stali się baranami. Wie pan, ja pan stado baranów kiedyś? To jest przysłowie, nie jest przypadkowe, prawda? Owce na Podhalu, nie? Czy w Golcach. To bardzo mają charakterystyczne zachowanie. Na przykład chodzą po łące, chodzą Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Mateusz Macierakowski. Wysłuchajcie, oglądacie kanał pod nazwą Bez Żartów. Zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania tego odcinka, ale też do sprawdzania wcześniejszych rozmów, wywiadów, podcastów czy ciekawostek popkulturowo-społecznych. Po raz trzeci łączę się, rozmawiam z panem Janem Rokitą. Zachęcam też do sprawdzenia wcześniejszych dwóch rozmów na platformie Spotify. Znowu łączymy się, tak jak 3 lata temu, pan Jan z podbieszczadzkiej wsi, ja ze stolicy regionu małopolskiego, z Krakowa, z dzielnicy Krowodrza, ale nie będę dokładnie podawał adresu. Pan Jan Rokita, były polityk Platformy Obywatelskiej, dziś komentator życia politycznego, bardziej publicysta, ale też wykładowca Akademii Ignacjanów w Krakowie, wykłada tam m.in. politologię. Nie będę dalej przedłużał. Pan Jan Maria Rokita, moim dzisiejszym gościem podcastu Bez Żartów. Dzień dobry, panie Janie. Cześć. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Raz jeszcze, panie Janie, proszę powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość się za panem stęskniło? I dlaczego akurat Prawo i Sprawiedliwość? Bo cały czas słyszymy z obozu rządzącego, żeby pan może przejął jakąś funkcję państwową. Czy to rok temu ponad pan Andrzej Duda zaproponował, żeby pan został nowym rzecznikiem praw obywatelskich, a jeszcze niedawno, tak naprawdę 1,5 miesiąca temu, żeby pan przyszedł do Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Dlaczego akurat partia rządząca się odzywa, nie na przykład Prawo, nie na przykład Platforma Obywatelska, gdzie pan jest bardziej kojarzony z tą partią? Pan musiałby ich o to pytać, ale mam wrażenie, że to nie PiS, tylko raczej pan prezydent, który ma takie poczucie, że ja nie powinienem siedzieć w Bieszczadach, tylko powinienem siedzieć w Warszawie. Ale to już, dlaczego pan prezydent tak uważa, to już jest jego problem. Ja się w każdym razie bardzo dobrze czuję w Bieszczadach i aczkolwiek to są różne miłe sugestie ze strony pana prezydenta i jego ministrów, to ja w każdym razie nie zamierzam odmieniać jakoś istotnie swojego trybu życia dotychczasowego. A czy tutaj nie chodzi też o pewnego rodzaju doświadczenie? Pan był na przykład w Komisji do Spraw Afery Rywinowskiej w roku 2003. Czy może tutaj Prawo i Sprawiedliwość chciałoby w jakiś sposób wykorzystać pana spore doświadczenie i wiedzę polityczną? Ani nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało mnie wykorzystywać, ani nie sądzę, żebym ja miał na to szczególną ochotę. W związku z tym nie bardzo istnieje temat do rozmowy na ten temat. Rozumiem. Panie Janie, a propos jeszcze wyborów, ale też Prawa i Sprawiedliwości, jestem ciekaw, bo jak rozmawialiśmy drugi raz, to pan powiedział i sobie analizowaliśmy Jarosława Kaczyńskiego i pana Donalda Tuska. I pan wspomniał o tym, że pan Donald Tusk ma wilczy instynkt. Jakby pan porównał te dwie postacie dzisiaj w życiu politycznym? Mógłby pan jakby wyklarować jakieś tutaj ich charaktery polityczne i czym oni się różnią dziś w roku 2023? No, są pod pewnym względem do siebie podobni, pod pewnym względem bardzo wyraźnie różni. No, podobni są przede wszystkim w tym, że obaj wykazali ogromny talent i ogromne umiejętności polityczne, dominując polską politykę całkowicie, prawda, na kilkadziesiąt lat, więc to wcale nie jest byle co. Myślę, że oni we dwójkę sprofesjonalizowali polską politykę do maksimum, to znaczy z aparatów popartyjnych uczynili takie dość brutalne walce do zyskiwania poparcia i budzenia namiętności społecznej. No, więc to jest jakby
sprowadzenie partii do roli narzędzi technologii politycznej. To zrobili bardzo perfekcyjnie. Tego myślę, że mogliby pewnie w biznesie coś takiego również zrobić. To są w gruncie rzeczy bardzo, bardzo pokrewne dziedziny. Podobni są w tym, że przekształcili te dwie partie nowego typu w swego rodzaju tyranię, prawda? Znaczy z partii demokratycznych w takie oligarchie. Z tym, że to oczywiście w większym stopniu dotyczy Platformy Obywatelskiej, gdzie jedyno władztwo jest takie totalne, prawda? Znaczy terror panuje absolutny. PiS jest jednak takim konglomeratem, zlepkiem znacznie bardziej luźnym, prawda? To znaczy jest pozbawionym tego polskiego drylu, który ma, bezwzględnego posłuszeństwa, który ma Platforma. Więc powiedziałbym, że tyrania, ta partyjna tyrania Kaczyńskiego jest łagodniejsza, prawda? To znaczy ona jest bardziej miękka. Aczkolwiek jest też tyranią, bez najmniejszej wątpliwości. Prawda? To jest, są, w historii zdarzały się bardzo różne tyranie, prawda? Znaczy, tyranem był Kaligula i tyranem był Trajan, no więc tyranie bywają bardzo różne, więc taka miękka trajanowska tyrania to jest tyrania Kaczyńskiego, taka twarda, brutalna tyrania z ekscesami permanentnymi to jest tyrania Tuska, prawda? Więc to są te zasadnicze podobieństwa i zasadnicze różnice, ale ich, by tak powiedzieć, rola w systemie, dla polskiego systemu politycznego, dla polskiej polityki jest w gruncie rzeczy dość podobna, to znaczy oni są ojcami współczesnego czasu, prawda? Jeśli ten czas się komuś nie podoba, ja nie jestem entuzjastą tego współczesnego czasu, no to oni są oczywiście sprawcami, tak? Oni są winni, oni są tymi, którzy ponoszą za to odpowiedzialność. Czy wybór jednego z nich można interpretować na zasadzie wyboru dylematu więźnia? Jakby pan tutaj podpowiedział młodym ludziom, którzy słuchają tego podcastu, między innymi, chociaż to jest różne, są to różne grupy wiekowe, ale na kogo można potencjalnie oddać głos w październiku podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych? Wie pan, ja od wielu lat nie trudnię się agitacją polityczną, w związku z tym nie zamierzam zmieniać pod tym względem swojego stosunku do świata. Uważam, że agitatorzy dzisiaj rozplenili się wszędzie. Otworzy pan dowolną telewizję, weźmie pan do ręki dowolną gazetę, otworzy pan dowolny portal i wszędzie pan ma agitatorów, tak? To znaczy agitatorów. Agitatorzy się namnożyli jak w bolszewickich czasach. Już nie ma w ogóle ludzi myślących o rzeczywistości, próbujących ją rozumieć, analizować, tylko są sami agitatorzy. Więc ja nie zamierzam dołączać do roli agitatorów. Zwłaszcza, że uważam, iż wybory polityczne to jest taka materia, w której rozum każdy ma taki sam, tak? To jest taka kartezjańska sytuacja, prawda? Kartezjusz wierzył w taki mit trochę, że Pan Bóg wszystkim ludziom dał tyle samo rozumu, tylko niektórzy z tego korzystają lepiej albo gorzej. To pewnie do końca nie jest prawda. Ja znam takich, którym Pan Bóg, nie wiem dlaczego, ale wiem, że z pewnością dał mniej. Ale serio mówiąc, tutaj akurat polityka jest domeną praktyczną, jest dziedziną rozumu praktycznego, więc nie wymaga skomplikowanej wiedzy, żeby podejmować decyzje w jej zakresie, to nie trzeba mieć jakichś skomplikowanych studiów, napisanych prac habilitacyjnych, prawda? Znaczy gotowość do podejmowania decyzji politycznych jest gotowością jakby dojrzałego, rozumnego człowieka. I ja w gruncie rzeczy uważam, że roztropny, rozumny człowiek nie potrzebuje w ogóle agitacji politycznej. Przeciwnie, ja bym powiedział nawet tak, patrząc na samego siebie, to zawsze miałem takie wrażenie, że to zresztą nie tylko dotyczy polityki, ale na przykład reklamy biznesowej, że agitacja na normalnego, zdrowego człowieka, odpornego umysłowo, działa w sposób przekorny, tak? To znaczy mnie, jak próbują za wszelką cenę podniesionym głosem w radiu, w telewizji przekonać do tego, żebym ja coś kupił, to jedno jest pewne, że ja tego nie kupię, choćbym to uważał za bardzo dobre i przydatne, prawda? Nie kupię tego przez przekorę, złośliwość, że mnie, kurczę, chcą mi coś wcisnąć po prostu, więc ja tym bardziej nie chcę żadnej agitacji.
robić, bo uważam, że agitatorzy to są profesjonaliści, którzy kierują swoją działalność do otumanionych mas. I oczywiście skutecznie to robią. No, masy otumanić jest bardzo łatwo, prawda? Znaczy, to tylko trzeba profesjonalizmu. Do tego trzeba wiedzy, profesjonalizmu, umiejętności. Cała jakaś perwersyjna nauka powstała, która się nazywa marketingiem politycznym, prawda? Znaczy, to jest perwersja polityczna, marketing polityczny. Marketing polityczny to jest nauka, to jest rzekoma nauka, która ma odpowiedzieć na pytanie, jak ogłupić, otumanić ludzi, żeby utracili własną zdolność rozeznawania rzeczywistości. Temu służy marketing polityczny. Dla mnie pomysł, że w ogóle coś takiego się wykłada na uczelniach, że to się stało przedmiotem akademickim w świecie, to jest coś, jedna z bardziej oburzających zjawisk współczesnego czasu. Prawda? Więc manipulacja masami to jest oczywiście zadanie dla polityków i partie polityczne, to jest profesjonalizowane partie polityczne, wydają ciężkie pieniądze na to, żeby to robić profesjonalnie i robią to profesjonalnie, co pokazuje chociażby właśnie w Polsce PiS i Platforma znakomicie. Natomiast takie zwracanie się przy pomocy jakichś apeli do indywidualnych ludzkich sumień, prawda, czy głosujcie na tego albo na tamtego, to wydaje mi się kompletnie irracjonalnym zjawiskiem. Powtarzam dlatego, że do rozumnego człowieka, jako tako rozumnego człowieka, który interesuje się otaczającym światem, nie należy o nic apelować, bo on sam wie, jaka jest jego, jakie są wartości, które on wyznaje i na które on chciałby oddać głos, a jak go ktoś na siłę chce mu to wcisnąć, to tylko się i wyłącznie do tego temu przeciwstawia. Ja pamiętam taką świetną powieść, którą czytałem w czasach młodości Stefana Kisielewskiego, Kisiela słynnego Sprzysiężenie. To napisał w latach 30, tam jest mnóstwo świetnych scenek w tej książce, ale jedna z takich, które zapamiętałem, to jest taka właśnie, jak on opisuje, że opisuje zbiorowe wyjście, chyba w czasach szkolnych, już nie pamiętam jego, na rekolekcję tamtego bohatera Sprzysiężenia, na rekolekcję, to jeszcze się dzieje oczywiście w II wojnie światowej. I tam jest, on zauważa w pewnym momencie, to czytałem kilkadziesiąt lat temu, a to mi zostało w pamięci, z taką złością narrator, czyli Kisiel, zauważa w tej książce, że wszystko, co ten ksiądz na ambonie mówił, to w zasadzie było słuszne. Ale po prostu przez to, że on to podniesionym głosem do nas mówił, jak wyszedłem z tego kościoła, to wiedziałem, że będę robił wszystko na odwrót i że absolutnie się z tym nie zgadzam. To jest zdrowa reakcja inteligentnego człowieka, zwłaszcza młodego, prawda? Na jakieś takie namowy, zachęty, agitacje, więc chętnie wzniósłbym tutaj okrzyk precz z agitatorami. Ja tutaj pytałem o to pana, dlatego że jest coś takiego jak dowód społecznej słuszności, też jest efekt autorytetu. Mi się wydaje, że pan jako człowiek doświadczony, związany też z jakiegoś rodzaju wiedzą, intelektualizmem, też taką akademickością, nie tylko życiem politycznym, mógłby coś zaproponować młodym ludziom, ale nie tylko, no, bo jednak z perspektywy trzeciej osoby obserwatora życia politycznego ma się szersze poglądy niż osoby, które są w tym, za przeproszeniem, sosie politycznym i mają dosyć tunelowe myślenie. Dlatego ja jestem ciekaw pana zdania na ten temat, że mógłby pan tu coś zaproponować. Nie mógłbym. Autorytet to nie jest ktoś, kto, ja w każdym razie tak uważałem zawsze na temat własnych autorytetów, znaczy autorytet to nie jest ktoś, kto mi chce wcisnąć coś w mój łeb nogami. Tylko autorytet to jest ktoś, kto żyje w taki sposób, że budzi mój szacunek. Wypowiada się, żyje, zachowuje w sposób taki, że budzi mój szacunek. Znaczy autorytetów się nie buduje przez to, że się próbuje ludziom coś wcisnąć. Znaczy handlarz, agitator, ten gość w radiu, w telewizji czy na ekranie komputera, który podniesionym głosem wrzeszczy, że tam nie wiem, audycja jest sponsorowana przez PKN Orlen, albo coś tam innego, prawda? Ja nie potrafię głosu tych agitatorów, ale oni się specjalnie silą na to, żeby używać w ogóle innego głosu, niż używa normalny człowiek. Nie wiem, czy pan to zauważył. Tak, mówią tak jak czasami prezenterzy radiowi, tak z przepony, jak, brzmi to jak tuba samochodowa.
Właśnie z przepony, dokładnie, tak, tak, słusznie pan to zauważył, więc ja nie uważam, że to jest metoda na budowanie jakiegokolwiek autorytetu, więc nie chciałbym, żeby pan wiązał kwestię autorytetu w ogóle z kwestią agitacji, bo to są dwie rzeczy, które ze sobą zupełnie nie mają nic wspólnego. To jest w ogóle jakiś mit, że ludziom należy coś proponować. Co znaczy proponować? Pan użył tu takiego słowa. Co ja mam proponować? Ja mogę zaproponować, żeby pan do mnie przyjechał na taras Bieszczady, jak już pan raz był, byśmy sobie pogadali. No to mogę zaproponować. To jest jedna rzecz. Żebyśmy podyskutowali o książkach. To zaraz, to w kolejnej części wywiadu przejdziemy do książek. A może my, to ja mogę proponować. A co ja mogę komu proponować, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia polityczne? Przecież to każdy wie, jakich chce rozstrzygnięć sam dokonać, a jedyne, co mogę tak naprawdę, na co mogę, łamiąc swoją zasadę bycia nieagitatorem, to zawsze jest taki paradoks, to jest klasyczny paradoks sceptyka, prawda? Znaczy sceptyk, który opowiada, że należy być sceptycznym, no to z natury rzeczy implikuje to, że należy być sceptycznym także wobec jego sceptycyzmu, prawda? No więc słynny paradoks, więc ja tu trochę popadam w podobny paradoks, to znaczy, że mówię cały czas przeciwko agitatorom i przeciwko uleganiu agitacji, ale jeśli mógłbym za czymś zaagitować, mimo wszystko, paradoksalnie, to za tym, żeby nie ulegać agitatorom. To tak jak Tadeusz Kotrobiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, powiedział, że trzeba zanegować wszystko, co da się zanegować, bo tylko wtedy można sprawdzić, czego się zanegować nie da. Na takiej zasadzie. No zgoda, tak. Ja tu myślę raczej w takich kategoriach, jest bardzo bliski sposób myślenia na ten akurat temat, nie na każdy inny, ale na ten akurat temat Hannah Arendt, którą ja fascynowałem się młodości. Filozofka. W gruncie rzeczy nie przeszła. Ona tak na kanwie II wojny światowej, na kanwie fenomenu antysemityzmu i nazizmu niemieckiego w przypadku tego Hessa, komendanta Auschwitz-Birkenau. Ona moim zdaniem w pewien genialny sposób postawiła bardzo wyrazisty sposób postawiła rzecz, którą każdy, kto chce podejmować jakiekolwiek decyzje dotyczące świata publicznego, powinien się w jakiś sposób przejąć. Jaka to jest rzecz? Ona taka, że ona odkryła to, że ludzie, którzy dokonują najbardziej podłych rzeczy w życiu publicznym, największych szkód, ze zbrodniami włącznie, no bo tam chodziło o zbrodnie, prawda? To są ludzie, którzy to są zwykli ludzie, prawda? To nie są jakieś potwory wcale. To są zwykli ludzie, którzy kochają swoje dzieci, żony, rodziny, prowadzą sympatyczne życie i tak dalej, ale utracili jedną rzecz, to znaczy utracili z jakichś powodów tajemniczych zdolność dialogu wewnętrznego, zdolność myślenia wewnętrznego o świecie. Utracili swojego wewnętrznego daimoniona. Nie słuchają głosu wewnętrznego, nie rozprawiają z sobą samym o tym, jakie podjąć decyzje, czyli nie myślą w gruncie rzeczy. Czyli są po prostu są zewnątrz sterowni, korzystając z terminu Lizmana, tak, ale znam. Tak. Stają z zewnątrz sterowni, a jak się stają z zewnątrz sterowni, to czekają na to, żeby im ktoś powiedział, prawda? Żeby im ktoś powiedział, a kto im powie? Agitator partyjny i reklama biznesowa, prawda? Więc reklama biznesowa im powie, co mają kupić, a agitator partyjny im powie, jakie mają mieć poglądy, kto jest zły, kto jest dobry, prawda? I to im wystarcza, prawda? To jest przekleństwo współczesnego świata, to znaczy, że młodzi, starzy, przykro mi to powiedzieć, ale moje doświadczenie ze studentami jest takie, że bardziej młodzi niż starzy stali się baranami. Wie pan stado baranów kiedyś? To jest przysłowie, nie jest przypadkowe, prawda? Owce na Podhalu, nie? Czy w Golcach. To bardzo mają charakterystyczne zachowanie. Na przykład chodzą po łące, chodzą i nagle dwie ruszają gdzieś za zagrodę. I nagle ten tłum zaczyna się za tymi dwiema tak potwornie przepychać i tłoczyć, żeby wszyscy chcą do tej samej zagrody. Nie wiadomo dlaczego, bo nic się tam w tej zagrodzie nie dzieje, ale jakieś dwie... Panie Janie, porozmawiajmy o polityce, bo wejdziemy tutaj konflikt pokoleniowy, taką wymianę pokoleniową, gdzie jedni będą narzekać na tak zwanych boomerów, a drudzy na młodych ludzi. Ja mówię, że to dotyczy wszystkich, i starych, i młodych,
ja tylko statystycznie mi się wydaje, jak obserwuję, to więcej wyjątków spostrzegam od tej zasady wśród ludzi dorosłych niż wśród ludzi młodych. Tylko tyle. Ja nie powiedziałem nic. Ja jestem absolutnie, mi jest obce myślenie w kategoriach konfliktu pokoleniowego w ogóle. Ja uważam, że to jest trochę wyimaginowany konflikt, ale to jest inna sprawa. Panie Janie, tutaj postawimy przecinek. Pan mówił o tej zewnątrzsterowności. Ja tutaj zapisałem sobie takie pytanie a propos zewnątrzsterowności, ale w nawiązaniu do życia politycznego, a dokładnie do pana Andrzeja Dudy. Pan kilkanaście lat temu sformułował takie zdanie jak dwugłowa egzekutywa w kontekście władzy wykonawczej i mówił pan, że prezydent nie ma na tyle narzędzi, żeby rządzić, ale ma na tyle narzędzi, żeby przeszkadzać w rządzeniu. Czy pana zdaniem pan Andrzej Duda dzisiaj jest prezydentem zewnątrzsterownym? Od początku kadencji tak jest? I czy jak PiS przegra wybory, to się może zmienić? Jak to wygląda z pana perspektywy? Mi się bardzo z pewnego punktu widzenia styl, jeśli można takiego słowa użyć, czy sposób rozumienia, może lepszy to jest, lepszy ten, sposób rozumienia swojego urzędu przez Dudę podoba, niezależnie od tego, co kto sądzi o jego poglądach, prawda? Mi są akurat pod wieloma względami jego poglądy bliskie, ale to jakby nie w tym rzecz, bo komuś mogą być niebliskie, prawda? Ale mi chodzi w tej chwili nie o poglądy jego merytoryczne na politykę, tylko chodzi o sposób rozumienia urzędu. Otóż ja uważam, że, jak pan słusznie zauważył, pisałem o tym wielokrotnie jeszcze w bardzo dawnych latach, kiedy się polityką utrudniłem. Próbowałem to zmienić, ale w ograniczonym stopniu mi się tylko to udało. Przy okazji wielkiej reformy rządu w połowie lat 90. trochę mi się udało, ale nie tyle, co bym chciał. Ale to zostawmy na boku. Więc uważam, że generalnie jest w Polsce tak, że prezydentura w Polsce jest źle skonstruowana, prawda? Znaczy prezydentura jest źle skonstruowana z bardzo prostego powodu, dlatego że, mówiąc nieco przemądrzałym językiem, ale to najkrócej chyba tak można powiedzieć, że o ile w normalnym kraju zakres władzy powinien być wprost proporcjonalny do legitymizacji, to w Polsce jest odwrotnie. Znaczy zakres władzy jest dysproporcjonalny, odwrotnie proporcjonalny w stosunku do legitymizacji władzy. Znaczy prezydent ma najsilniejszą legitymizację, musi mieć 50% plus jeden głos w ogół społeczeństwa. Nie ma drugiej władzy, która by była równie silnie społecznie legitymizowana, a jednocześnie ma bardzo słabe kompetencje, prawda? Premier ma bardzo słabą legitymizację, jest w wyborach pośrednich, może nie mieć większości nawet, i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo wiele powodów, które pokazują, że premierem może być ktokolwiek. Tymczasem on dysponuje tak naprawdę realną władzę w państwie, więc to nie jest dobry model ustroju, ale skoro taki model istnieje w tej chwili, a żeby go zmienić, trzeba zmienić konstytucję i konstytucji się zmienić z oczywistych powodów nie da. Chociaż władza może będzie próbować. Nie, nikt nie ma, przy tak ostrym podziale społecznym, pół na pół mniej więcej w Polsce. Ale zmiana konstytucji też jest bardzo strukturalnie, prawnie trudna do wdrożenia w życie, prawda? Też to wiąże się z wieloma kotwicami takimi polityczno. Tak, odpowiednich większości parlamentarnych kwalifikowanych, które są niemożliwe w Polsce do osiągnięcia, moim zdaniem w kategoriach najbliższych lat. Więc zmiana konstytucji jest iluzją, natomiast skoro już właśnie tak jest, to trzeba minimalizować szkody wynikające z tego ustroju. I teraz jest pytanie, jak minimalizować szkody? Otóż można to robić tylko i wyłącznie w jeden sposób, który jest w polityce bardzo trudny, dlatego że polityka jest domeną ludzi ambitnych, prawda? Z natury rzeczy, bo ludzie nieambitni nie wchodzą do polityki. A ograniczać złe skutki tego ustroju można tylko w jeden sposób, mianowicie w taki, że poprzez samo ograniczanie się ze strony prezydenta, to znaczy głowy państwa, to znaczy, że prezydent świadom tego, że za nim stoi 50% głosów, prawda, czyli że on jest potęgą legitymizacyjną, nie będzie tego wykorzystywał dla uzurpacji władzy wobec rządu, czyli nie będzie rządowi przeszkadzał w rządzeniu. Co będzie zatem robił? Będzie interweniował w krytycznych momentach. Tylko i wyłącznie w krytycznych momentach. I można oczywiście zawsze dyskutować o tym, co to jest krytyczny moment, a co nie. I tu się pewnie nikt z nikim nigdy nie zgodzi. Ale generalnie założenie Dudy co do wykonywania tego urzędu jest właśnie takie, prawda? Niech rząd rządzi. Ja nie jestem od tego, żeby rządowi przeszkadzać. Natomiast pojawiają się momenty kryzysowe, kiedy będę interweniować. Na przykład 2017... Nie, na przykład 2017 to jest świetny przykład, te pierwsze ustawy sądowe, prawda, PiS-u i ta potężna rewolta, setki tysięcy ludzi na ulicach, pochody ze świecami, rzeczywiście masowy bunt i prezydent wchodzący z wetem, prawda, w tym momencie, tym podwójnym i uspokajający sytuację.
To jest właśnie wykorzystanie władzy w sposób taki, który jest zgodny z tego typu logiką działania urzędu. Więc ja uważam, że to jest optymalna logika działania urzędu prezydenckiego i w tym sensie uważam, że wobec Dudy należy mieć pewnego rodzaju uznanie za ten sposób wykonywania prezydentury, niezależnie od tego, czy w meritum się z nim zgadza, czy też nie. Bo tu mówimy o pewnej formie ustroju. A czy finalnie kadencja Dudy będzie kojarzona pozytywnie czy negatywnie przez polskie społeczeństwo? Jak pan myśli, czy on będzie kojarzony stereotypowo, gorsząco stereotypowo na zasadzie, że to jest tak zwany długopis? Taki też jest mem w memosferze, w internecie, w popkulturze, tak o nim mówią. Czy jednak będzie kojarzony z tym, że podczas wojny na naszym tutaj, za naszą wschodnią granicą, jednak dał radę? Tak, Duda jest uznawany jako po części bohater. Czy jak to będzie finalnie oceniane przez debatę publiczną, przez ludzi? Znaczy, dwie rzeczy. Pierwsza, próbowałem panu właśnie wytłumaczyć, że w pewnym zakresie optymalna rola prezydenta to jest rola długopisu, bo jeżeli on uważa, że on zamiast długopisu trzyma siekierę, no to się zaczyna ten najgorszy model permanentnego konfliktu między rządem a prezydentem, który obserwowaliśmy wielokrotnie. Raz się skończył dramatycznie w 2010 roku w Smoleńsku, tak, prawda? Ale zdarzał się wcześniej, to nie jest jakby nie był pierwszy i nie ostatni przypadek. Więc to jest po pierwsze, więc prezydent długopis, jak jest sytuacja spokojna, normalna, to jest optymalny prezydent w tych warunkach, tak? Znaczy prezydent powinien być długopisem. Prezydent przestaje być długopisem, czy powinien przestawać być długopisem wtedy, kiedy powstaje nadzwyczajna sytuacja, prawda? No dopiero wtedy. To jest jakby logika tej prezydentury zapisana w Konstytucji 97 roku. To jest uwaga pierwsza. Więc dla mnie stwierdzenie prezydent długopis to jest wielka pochwała urzędu prezydenta, sposobu wykonywania urzędu prezydenta. Mi się marzy prezydent długopis, prawda? Znaczy to jest, bo inaczej jest, władza jest dysfunkcjonalna. Natomiast druga rzecz do pańskiego pytania, no niestety panie Mateuszu, kochany, no nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo w dzisiejszej rzeczywistości. To jest jakby inna trochę rozmowa i musielibyśmy znów zboczyć w bok, prawda? Znaczy, to znaczy... Żyjemy w okresie dramatycznej wojny kulturowej. Jeżeli pan obserwuje wybory, które się dzieją, nie wiem, w Ameryce, a choćby ostatnie wybory w Hiszpanii, prawda? Gdzie... W Hiszpanii, tak. 171 prawica, 171 lewica, tak? Takie są ostateczne wyniki wyborów w Hiszpanii. I prawica odmawia współpracy z lewicą, a lewica odmawia współpracy z prawicą i obie mają po 171 głosów. Otóż to jest perspektywa polska najbliższych wyborów też, nawiasem mówiąc, prawda? Bardzo prawdopodobna. Więc w takich warunkach, tak drastycznych podziałów społecznych, idących pół na pół, co jest oczywiście wynikiem wojny kulturowej, która się przytacza przez cały Zachód, nie ma czegoś takiego jak oceny społeczne. Kiedyś tak bywało, że bywały jednak dominujące oceny społeczne. Dzisiaj nie ma dominujących ocen społecznych. Dzisiaj jest tak, że 50% Polaków uważa Tuska za zbrodniarza i zdrajcę, a 50% za bohatera narodowego. I odwrotnie w przypadku Kaczyńskiego. I dokładnie tak samo będzie z Dudą, prawda? Znaczy ludzie nienawidzący PiSu zakwalifikują Dudę do grona, jeśli nie zbrodniarzy, to w każdym razie oszołomów, głupków, kretynów, długopisów i kogoś tam jeszcze. A ludzie wspierający PiS, zwolennicy PiSu, kochający Kaczyńskiego, też nie będą entuzjastycznie go traktować, a to ze względu na to, że on wcale, co wielokrotnie pokazał, prostym narzędziem Kaczyńskiego nie był. Czyli krótko mówiąc, przyjęcie takiej roli, jaką przyjął prezydent obecny, jest prawdopodobnie z punktu widzenia takiej społecznej oceny dość ryzykowną rzeczą, prawda? Dlatego, że on nie ma dzisiaj, w moim przekonaniu, takich ludzi, którzy by byli gotowi za niego umrzeć ani po jednej, ani po drugiej stronie. A są tacy, którzy by gotowi byli umrzeć za Tuska i są tacy, którzy gotowi byli umrzeć za Kaczyńskiego. Czyli chce pan powiedzieć, podsumowując, syntetyzując trochę pana wypowiedź, że prezydent Duda jest trochę nijaki? Nie, chcę powiedzieć, że jest politykiem odpowiadającym za państwo, a tamci są partyjnymi tyranami, którzy wzbudzają namiętności. To chcę powiedzieć dokładnie. Czyli chcę powiedzieć, jeśli już chce pan to tak strywializować, to chcę powiedzieć dobrze o prezydencie, a źle o nich, a nie odwrotnie.
Rozumiem. A propos tej polaryzacji i wojny kulturowej, która ma miejsce, pan to też wspominał przy naszych wcześniejszych rozmowach, wywiadach, pan boi się Zachodu, wojny kulturowej, która ma miejsce na Zachodzie i która się pana zdaniem przelewa tutaj na nasze lokalne poletko polskie? Co pan, bo pan boi się, takie odniosłem wrażenie też po naszej ostatniej rozmowie, tych trendów kulturowych, zmiany, mam na myśli tutaj środowiska LGBT. Pan się boi tego, że stracimy na tradycyjnych wartościach, na takim konserwatyzmie polskim przez te przelewające się tak procesualnie trendy z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. O co tutaj chodzi panu dokładnie to mówiąc? Nie, mnie chodzi o rzecz bardzo prostą, to znaczy rewolucja kulturalna, nie tylko obyczajowa, bo to kwestia obyczajowa to jest jakby jeden, to, co pan podnosi, to jest jeden z elementów tej rewolucji. Natomiast generalnie rewolucja kulturalna, czy też jakaś nowa kontrkultura, która się przetacza przez Zachód, staje się coraz bardziej niebezpieczna, dlatego że jej główną cechą jest nienawiść do wszystkiego, czy prawie coraz bardziej do wszystkiego, co stanowi tożsamość Zachodu, prawda? W związku z tym problem polega na tym, że to jest, że ta rewolucja kulturalna, ona piłuje gałąź, na której siedzi, na której trzyma się w gruncie rzeczy cała cywilizacja zachodnia od co najmniej 1000 lat. Więc to wszystko poszło w moim przekonaniu zbyt daleko i jeśli to nie zostanie przyhamowane, to oczywiście to będzie powodowało perspektywę no nie tylko słabości Zachodu rosnącej politycznej i kulturalnej, ale być może perspektywę zmierzchu Zachodu. No to nie wiem, Oswald Spengler przewidywał zmierzch Zachodu kilkadziesiąt lat temu, kiedy były symptomy tego. Dzisiaj te jego przewidywania stają się, wtedy być może były mało realistyczne, dzisiaj stają się znacznie bardziej realistyczne. Czy nie może, że istnieć kultura, która żywi samą siebie, w nienawiści, tak? Znaczy to jest niemożliwe. To znaczy, jeżeli nam każą klękać przed murzynami, prawda? Za to, że kilkaset lat temu w Ameryce byli murzyńscy niewolnicy, prawda? Jeżeli nam każą nienawidzieć religii, która ukształtowała cały Zachód, prawda? Czyli zachodniego chrześcijaństwa, jeżeli nam każą obalać pomniki naszych najwybitniejszych mężów stanu, jeżeli czytam ostatnio, że od jednego z, czytam jednego z bardzo inteligentnych polskich reżyserów, który mówi, teatralnych, który mówi, że Szekspira się w zasadzie już w tej chwili przestaje grywać w świecie, ze względu na to, że Szekspir w młodym pokoleniu reżyserów amerykańskich i europejskich uważany jest za antysemitę, mizogina i homofoba. No więc jak ktoś jest mizoginem, antysemitą i homofobem, no to kasuje, to kwalifikuje się do kasacji. No to mi ten jeden fakt wystarczy, prawda? Mi ten jeden fakt wystarczy. To jest ciekawe, co pan mówi. Każdy, kto chce kasować Szekspira, jest jasne, że ma intencję zabicia zachodniej kultury, zabicia zachodniej kultury. Wyższej kultury. Wszelkiej kultury, zabicia tożsamości. I to jest ta ewolucja, której ja się nie tyle boję, bo to nie jest jakieś słowo właściwe. Bo to jest pasywny strach na takiej zasadzie, że pan się boi, biorąc pod uwagę, co się stanie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, tak? Ja nie boję, bo ja wiem, co się stanie. No. To skąd pan może wiedzieć? Przecież pan nie ma umiejętności profetycznych. Nie, nie mam umiejętności profetycznych, ale pewne rzeczy się dają dość łatwo przewidzieć. To znaczy zawsze było w świecie, w historii tak, że jak albo procesy gnicia od środka, czy zamachu na kulturę ze środka, takiej wojny domowej, były jakoś powstrzymywane i się normalizowały, albo prowadziły do zniszczenia jakiejś kultury. No więc, krótko mówiąc,
Zachód się zawali, być może na jego gruzach powstanie coś nowego, być może to będzie nawet ciekawsze i bardziej interesujące, nie wiem, ale to już nie będzie na pewno ten świat, prawda? Tak jak Rzym się kiedyś zawalił pod wpływem barbarzyńców. A ja jestem człowiekiem Zachodu, to znaczy ja już inny być nie potrafię, tak? To znaczy ja już się na pewno z tą nową kulturą żadną nie identyfikuję. Ja jestem starym człowiekiem, ja kocham ten świat, znaczy ja kocham Szekspira, papieża Caravaggia, rozmaitych mizoginów, homofobów i antysemitów, których podziwiam, po prostu uwielbiam i to jest mój świat, do którego ja już, z którego ja już z pewnością nie zrezygnuję i to jest świat Zachodu. Więc o tym mówię, że ten świat być może się skończy, no i tyle. Janie, a jeszcze w nawiązaniu do tego trendu tego schyłku obyczajowego, który może w jakiś sposób namieszać. Jest tutaj jednym z elementów, ale wszyscy się koncentrują na seksie, nie wiedzieć dlaczego. Nie, ja tutaj mam na myśli trochę, żeby się skupiając na naszej polskiej polityce, czy odpowiedzią na to, co się dzieje na Zachodzie, może być wzrost zainteresowania Konfederacją, gdzie przykładowo Polska jest mimo wszystko w dalszym ciągu mocno konserwatywnym społeczeństwem i dziś na Konfederację głosuje prawie co drugi młody mężczyzna chodzący po ulicy, tak? W przedziale 18-29 tutaj Konfederacja ma największy wskaźnik elektoratu, cieszą się największą popularnością. Czy w takim razie ludzie oddający głos na Konfederację dzisiaj, nad czym bardzo ubolewam prywatnie, natomiast oni boją się tego trendu zachodniego, tej wojny kulturowej na Zachodzie, pan myśli, że to może być w jakiś sposób wytłumaczenie? Nie, to jest jeden z elementów, dlatego że jednak w Polsce ta przepaść w wojnie kulturowej, prawda? Znaczy ta linia frontu, ona oddziela nie Konfederację od reszty świata, tylko ona się rozpościera pomiędzy PiS-em i Platformą. Więc Konfederacja nie jest tutaj symbolem walki kulturowej, to PiS jest symbolem walki kulturowej. I Platforma, prawda, po dwóch stronach. To są te partie, które toczą wojnę kulturową. Natomiast sukces Konfederacji z jednej strony zapewne jest efektem sprawnej propagandy, prawda, robionej przez tę partię. Dwa, jest efektem porzucenia przez Tuska idei wolnorynkowych, które w Polsce mają pewne zaplecze ideowe. Konfederacja je głosi i przejmuje tutaj część zwolenników zwolenników Platformy. Po trzecie wreszcie jest po części tak jak pan mówi, to znaczy Konfederacja z pewnością jest też dla części młodszego pokolenia sposobem na poszukiwanie zbiorowej, wspólnej odpowiedzi będącej w jakimś sensie sprzeciwem wobec trendów współczesnych czasów, prawda? Czyli odpowiedź negatywnej na trendy współczesnego czasu, czyli opowiedzenia się właśnie, w momencie, kiedy triumfuje socjalizm, to opowiedzenia się za rynkiem, w momencie, kiedy triumfuje... Mam nadzieję, że godzina Konfederacji nie wybiła właśnie. Tak, to u mnie zegar. Piąta. W momencie, kiedy wszyscy zwalczają idee narodowe, kiedy obowiązuje zwalczanie idei narodowych, opowiedzenie się za narodem, prawda, i tak dalej, więc to jest do pewnego stopnia naturalna forma przekory. Ja to doskonale rozumiem. Konfederacja w znacznym stopniu uosabia sprzeciw wobec idei dominujących, prawda, i to dominujących po obu stronach tego wielkiego sporu kulturowego. Ona nie jest taką prostą stroną tego sporu kulturowego. Ona jest raczej pewną formą sprzeciwu wobec tego, co obowiązuje. W tym sensie ja odczytuję fakt pewnej popularności Konfederacji. Optymistycznie patrzę na ten fakt, bo to jest jednak... Optymistycznie. Tak, nie w tym sensie, że ja mówię w tej chwili o tym, że zjawisko społeczne, ja nie jestem wyborcą Konfederacji, natomiast zjawisko społeczne, które powoduje, że ludzie, kiedy się wciska do głowy, że gospodarka musi być socjalistyczna, jednak
są gotowi głosować na rzecz, chcą głosować na rzecz wolnego rynku. Ludzie, którym się wciska do głowy, że chrześcijaństwo jest czymś przestarzałym, chcą głosować na partię, która się przyznaje do chrześcijaństwa. Że ludzie, którym się wciska, że naród to jest faszyzm i przeżytek i że jak ktoś ma poczucie w ogóle tożsamości narodowej, to mu słoma z butów wyłazi, to oni są gotowi jednak głosować za narodem. To są ludzie, którzy budzą moją pewną nadzieję, dlatego że oni są gotowi sprzeciwić się politycznej poprawności, pójść pod prąd, prawda? Z prądem płyną tylko śmieci. Więc ja zawsze widzę w ludziach gotowych iść pod prąd pewną nadzieję, wcale niekoniecznie tylko wtedy, kiedy podzielam ich poglądy. Niech pan to dobrze zrozumie, prawda? Nie należy być takim prostackim człowiekiem, który wyłącznie myśli w kategoriach tego, a kto się ze mną zgadza, a kto się ze mną nie zgadza. Czyli pan mówi o pewnym elemencie, który panu imponuje w postulatach Konfederacji, a nie całościowo biorąc pod uwagę nie w postulatach, charakterystykę. W pewnym zjawisku społecznym, jakim jest poparcie Konfederacji. Mi się to zjawisko społeczne podoba, uważam go za pozytywne zjawisko, a nie za negatywne. Takie myślenie w kategoriach tylko i wyłącznie własnych poglądów i odrzucanie wszystkiego, co jest obok moich poglądów, to rodzi no, tę znaną przypadłość życia w bańce. Ja bym bardzo nie chciał żyć w bańce, prawda? Nudzą mnie ludzie, którzy mają myślą dokładnie to samo, co ja, powiem szczerze. A członkowie Konfederacji? A członkowie Konfederacji, na przykład pan Janusz Korwin-Mikke, który mówi jawnie o tym, że tutaj ma proklemnowskie pochodzenie jakby w cudzysłowie i ma ten kontakt z Rosją. Pan jakby to ocenił? No bo jednak jest, mówią jawnie o pewnej przyjaźni pośredniej z Kremlem, a potem mają na przykład trzeci wynik wyborczy. Ja bym powiedział tak, że w tej chwili jest pewna, to jest znów kwestia pewnej takiej poprawności politycznej, prawda? Czyli tej zagrody z owcami, o której panu opowiadałem w Gorcach. W tej chwili powiedzenie czegokolwiek dobrego o Rosji jest w życiu publicznym szalenie ryzykowne, dlatego że się człowiek spotyka natychmiast z falą hejtu, bo się nagle zrobiła moda taka. To pan mówi o takim zjawisku cancel culture, natomiast ja mówię o tych wypowiedziach publicznych pro-putinowskich, pro-kremlowskich Korwina, który jest jednak w Konfederacji. Nie mówię o cancel culture, ja mówię o zjawisku takim, że powiedzenie czegokolwiek pozytywnego o Rosji jest ryzykowne politycznie, ponieważ wywołuje chór wściekłych, nienawistnych głosów potępień, prawda? I to jest absurdalne. Reżyserzy się boją wystawiać Czechowa albo Opery Musorgskiego, prawda? Nie można się przyznać do tego, że w jakimś punkcie się podziela poglądy głoszone przez Putina. Ja na przykład podzielam poglądy głoszone przez Putina w tej jego słynnej mowie wałdajskiej sprzed 2 lat, w której on się nabijał w sposób bardzo inteligentny z Zachodu i z tych przemian obyczajowych na Zachodzie. Ponieważ twierdzi, że myśmy już przeszli w Rosji po rewolucji bolszewickiej z mówieniem, że kobieta jest mężczyzną, a mężczyzna kobietą i znamy tego skutki, w związku z tym my już się tego nie musimy uczyć od Zachodu. Przecież to było mądre, dowcipne, inteligentne, ale wie pan, gdybym ja był dzisiaj czynnym politykiem, to ja bym tego nie powiedział panu, że Putin coś powiedział mądrze, dowcipnie, inteligentnie, bo po prostu rzuciliby się na mnie i by mnie zatłukli, rozumie pan, pałkami. A ja mogę dzisiaj pozwolić sobie na mówienie na to, o tym, co ja myślę naprawdę. Więc wie pan, dlaczego ja panu o tym mówię? Dlatego, że ja się nie zgadzam i nigdy się nie zgadzałem. Zresztą znam Korwina i miałem okazję z nim o Rosji rozmawiać, ale nie teraz, tylko nie wiem, 20 lat temu, prawda? I nigdy żeśmy się w sprawie Rosji nie zgadzali. Nie dzisiaj, kiedy wszyscy się plują na Rosję, tylko w czasie zupełnie innym, kiedy tak zwany reset w Polsce był w modzie, prawda, i w całej Europie. W tamtych czasach ja miałem inny pogląd na to, ale w żadnym wypadku mnie pan nie zachęci do tego, żebym ja się dzisiaj znów przyłączał do tego tłumu kretynów, którzy krzyczą na każdego, który się odważy cokolwiek powiedzieć pozytywnego na temat Rosji, prawda? Ja generalnie nie lubię występować w żadnym razie i zawsze się tym brzydziłem, tak? W tłumie tych, którzy wrzeszczą i oskarżają innych ludzi, prawda? Jak jest tłum, to ja idę obok. Tak, powiedziałbym, to jest moja zasada życia. Więc teraz jest tłum, który wrzeszczy Rosja, Rosja, Rosja. Ja spokojnie
ja w innych czasach pisałem, co myślę o Rosji. Jest na ten temat bardzo dużo tekstów, więc jak ktoś chce wiedzieć, co ja myślę o Rosji, to się dowie. A ja dzisiaj nie muszę wcale krzyczeć, wykrzykiwać tego na prawo i lewo. Czyli podsumowując, panie Janie, przedostatnie pytanie. Czas nam się kończy, powoli też nie będę pana zatrzymywał. Wiem, że pan musi karmić też pszczoły na swojej bieszczadzkiej wsi. Zostały dwa dni temu. Tak, więc panie Janie, czy nie do, pan w jakimś elemencie powiedziałby, że to, co robi Konfederacja, jest słuszne, ale jeżeli chodzi o feedback, sprzężenie zwrotne funkcjonowania mężczyzny, tak? A jeżeli chodzi o postulaty i profil polityczny partii i o to, co głoszą w sposób propagandowy, na przykład pan Sławomir Mentzen mówi, że ta słynna piątka Mentzena, ale nie tylko, żeby obalił wszystkie podatki, gdzie to jest bardzo strukturalnie skomplikowany proces i raczej nie da się tego zrobić. To bzdury opowiadają i Tusk, i Kaczyński, i Mentzen, i inni. Znaczy, to jest kampania wyborcza i ja nie jestem człowiekiem, który szczególnie serio bierze to, co się do mnie mówi w kampanii wyborczej. Natomiast co pana najbardziej intryguje, frapuje i co by pan pociągnął i jak zarekomendował pozytywnie jakiś element tutaj z Konfederacji? No, co panu najbardziej... Już panu powiedziałem, że nic nie zamierzam tu nikomu rekomendować, bo każdy ma swój rozum, żeby sobie sam rekomendował. Dobrze, to mam na myśli pozytywną ocenę jakiegoś elementu. Myślę sobie, że w pewnej sytuacji tego bardzo ostrego podziału w Polsce, w którym to, czego ja się obawiam po wyborach jesiennych najbardziej, to jest wendetta. Tak? Znaczy, że dwoma głosami na przykład dojdzie do głosu opozycja, dwoma głosami przewagi w parlamencie, tak? I pod hasłem przewagi tych dwóch głosów, mając do dyspozycji przewagę tych dwóch głosów, tak jak PiS teraz ma przewagę tam dwóch czy trzech głosów. Podobno według CBOS-u to był jeden głos, ale usunęli się. Dokładnie, więc w drugą stronę i że z wykorzystaniem tego rodzaju przewagi rozpocznie się gigantyczna wendetta, prawda, to jest na przykład, nie wiem, z wyrzucaniem kilku tysięcy sędziów tylko dlatego, że oni dostali nominację od Dudy, zwłaszcza młodych sędziów, bo to przecież głównie młodzi sędziowie dostali nominację od Dudy, więc wszyscy ci platformerscy sędziowie, opozycyjni sędziowie oni z góry zapowiadają, że oni wszystkich tych sędziów wyleją z roboty za to, że oni dostali dominację od Dudy. To jest takie nieprawdopodobne spojrzeć historię, to co oni zapowiadają, prawda? Że teraz się okazuje, że będą robić czystkę w policji, prawda? Że policja przecież to są te, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, szmaty i ktoś tam jeszcze, prawda? Więc w policji trzeba zrobić porządek i postępowania dyscyplinarne. Krótko mówiąc, że nastąpi wendetta wśród nauczycieli i tak dalej, prawda? Wendetta motywowana partyjnie i ideologicznie. Dlaczego panu o tym mówię? Bo to jest moja największa obawa z wynikiem tych wyborów i wyobrażam sobie pewien scenariusz, który nie wiem, czy nastąpi, ale który wydaje się zupełnie realistyczny, który mógłby być z bardzo istotnym udziałem Konfederacji właśnie, jeśli ona zachowa pewien wpływ. Mianowicie, jeżeli jest rzeczywiście tak, że opozycja zdobędzie pewną przewagę nad PiS-em, prawda? Tam kilku głosów, ale nie zdobędzie większości pozwalającej do rządzenia, ponieważ decyzja o rządzeniu będzie w rękach Konfederacji. A Konfederacja i po jednej, i po drugiej stronie. A Konfederacja, tak jak zapowiada, nie pójdzie z nikim do rządu, tylko będzie raczej chciała zyskać rolę języczka uwagi nowego układu politycznego, to może powstać taka sytuacja, w której Konfederacja na przykład przyzwoli na powstanie mniejszościowego rządu Tuska z 220 głosami w parlamencie, po czym ten nowy rząd Tuska nie będzie mógł dokonywać żadnej wendety, dlatego że wszystko, co będzie mógł przeprowadzać, to będzie musiał przeprowadzać albo zabiegając przy każdej ustawie o głosy PiSu w jakiejś sprawie, a o innej o głosy Konfederacji. W tym konflikcie, w którym jesteśmy dziś, to jest optymalny model, który mógłby się zdarzyć w Polsce po wyborach. Dlatego, że on oznacza oczywiście kryzys, ale kryzys taki, który zmusi obie strony w jakiejś mierze, wcześniej czy później, do zdefiniowania pól współpracy. Czyli jakby zlikwiduje totalność obecnego konfliktu. I tu bez pomocy Konfederacji,
nic takiego się nie dokona. I gdyby Konfederacja taką rolę rzeczywiście odegrała, to mogłaby się bardzo pozytywnie przyczynić do przezwyciężenia tego, co jest w tej chwili w polskiej polityce najgorsze. Czyli Konfederacja może pełnić funkcję nowej nadziei, która może w jakiś sposób obalić duopol. To nie, bo na to jest za słaba. Ja zakładam, że to może być tak, powiedzmy, że jest, nie wiem, no hipotetycznie 220 po stronie, powiedzmy, Platformy i całej opozycji, 210 po stronie PiSu. Niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. To mamy 430 i 30 Konfederacji. To nie jest obalenie duopolu, tylko to jest taka sytuacja, w której nowy rząd nie jest w stanie niczego uchwalić bez swoich wrogów. Ale już jest to jakiś rodzaj nowej nadziei, nowego świata, jakiegoś światła w tej czarnej dziurze i w tych czeluściach duopolnym. Ja uważam. Tak. Ja tak uważam, że to byłoby bardzo pozytywne. Ja bym się bardzo z takiego rozwoju zdarzeń cieszył, ale pewnie należy do nielicznych, dlatego że... Bo pan patrzy mocno pro futuro, tak na przyszłość, jakby się to mogło skończyć, ale tu i teraz ludzie myślą kategoriami jednak tej wojny, tej polaryzacji i jednak trochę TikTokami Mentzena. Tak mi się wydaje, pan patrzy bardziej szerzej, tak makrospołecznie, co się stanie, gdyby potencjalnie, tak? Dlatego tutaj w tym elemencie można się doszukać jakiegoś pozytywu ze strony trzeciego wyniku wyborczego Konfederacji. Tak. Nie wiem, czy szerzej, czy nie szerzej, po prostu... Rysuję sobie w głowie różne scenariusze i widzę taki scenariusz, w którym Konfederacja ma pewną istotną rolę, a który mógłby być bardzo fajny. Więc tyle po prostu, tylko tyle, aż tyle. A patriarchat, który się wylewa z Konfederacji, też nie powoduje, że panu jakoś to przeszkadza jako człowiek zachodu. Pan jest człowiekiem światłym, był we Włoszech, mieszkał we Włoszech. Słucham? Nie rozumiem, o czym pan mówi w tej chwili, przepraszam. Mówię, że Konfederacja w swoim trzonie, takiej charakterystyce, też mocno domaga się patriarchalnych postulatów, patriarchalnego rządzenia, jednak ta dominacja mężczyzn nad kobietami. To jest przecież reakcja na paranoję oszalałych feministek. No przecież to jest zdrowa reakcja. No niech pan będzie przytomny. Przecież to feministki, radykalne feministki doprowadziły ten świat doprowadzają ten świat do jakiegoś kompletnego szaleństwa. No przecież niech pan popatrzy, co one wyprawiają. No przecież to jest jakaś groza. Czy feminizm jest bardzo... Wystarczyło sobie pójść, ja tam nie byłem, ale widziałem w internecie i oglądać te podstarzałe paniusie pod komisariatem policji na Królewskiej w Krakowie parę dni temu. No przecież grozą i śmiech i groza na przemian tam wiała. Więc jak pan mi mówi, że patriarchat jest zagrożeniem, jak ja to widzę, no to ja się śmieję z tego po prostu. Ludzie, którzy opowiadają dzisiaj o patriarchacie, wykazują zdrową, rozsądkową reakcję na ten obłęd, który tam można było oglądać na Królewskiej parę dni temu. No przecież te baby są jakimś koszmarem. I nieszczęście. Feminizm ma kilka nurtów. Jestem bardziej liberalny, bardziej skrajny, bardziej lewicowy. Tak. I jednak są... Tylko, że teraz się zradykalizował do postaci absurdalnej. No. Tak, tak, ale pan tutaj podał taki przykład trochę za pomocą takiego cherry pickingu, tak, że tutaj efekt potwierdzenia dobrał pan sobie argument na podstawie tego wydarzenia i powiedział, że tak wygląda teraz cały feminizm, ale jednak no, nie do końca, bo pan sam jest świadomy i wie, że są elementy nierówności na etapie płac, prawda? Chce pan być feministką, niech pan będzie, ja panu absolutnie w tym nie przeszkadzam. Ja 20 lat temu byłem przekonany, czy 15 lat temu jeszcze, że feministki to jest bardzo sympatyczny ruch, który służy uzdrowieniu rzeczywistości, różnych wad rzeczywistości, prawda? To tak jak sufrażystki w XIX-wiecznej Anglii. Po tym, co się w tej chwili dzieje, jak sobie obserwowałem czarne parasolki i tą panią Lampard, to mi naprawdę wystarczy, żeby zrozumieć sens tego ruchu. Niech mi pan nie zawraca głowy. A pan ma oczywiście swój rozum i wolno panu być feministką, jeśli pan chce być. Ja już na pewno nie będę.
Dobrze, to zostanę, na pewno po tej rozmowie w dalszym ciągu się będę podpisywał. Panie Janie, nie będziemy dyskutować na temat też ruchów feministycznych w tym momencie, bo trochę jeszcze mam pytań przygotowanych, a tutaj się różnimy i wydaje mi się, że dużo ważniejszy w tym momencie dla ludzi, którzy słuchają, jest fakt, iż mógłby pan zarekomendować, a propos rekomendacji, jakąś książkę tutaj na wakacje. Powalczmy trochę z kryzysem czytelnictwa, poprawmy statystyki, bo według najnowszych danych 38% osób przeczytało co najmniej jedną książkę w roku i przez ostatnie 12 miesięcy, więc co by pan tutaj na koniec audycji, już abstrahując od wątków feministycznych, polecił do czytania ludziom młodym, ale może też nie tylko młodym, na wakacje. Pan ze swojego tarasu przemawiał ostatnio, teraz z pokoju. Co pan czytał w tym czasie? Nie. Ja akurat w tej chwili siedzę nad... moje dziecko kochane mi gdzieś znalazło coś, czego nigdy nie miałem, mianowicie jedyne w Polsce wydanie kompletu Liviusza, Historii Rzymu. I się tak zafascynowałem tym, że dostałem od dziecka komplet Liviusza, że zacząłem ślęczeć nad tym pierwszym dziesięcioksięgiem teraz. To jest bardzo trudny do czytania, ale to jest rzecz, którą znam tylko z fragmentów, z omówień, nigdy w całości nie czytałem, więc może na stałość przeczytam sobie na spokojnie całe dzieje Rzymu Liviusza. Więc jeśli pan mnie pyta, nad czym ja siedzę i co ja czytam, to ja czytam takie rzeczy. A generalnie, wie pan, to jest trochę tak samo jak z tą polityką, rekomendowanie książek. Ja nie będę panu rekomendował żadnych książek, bo to zależy, kto jakie książki lubi, prawda? To znaczy, książki są bardzo różne, o bardzo różnych rzeczach. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, która mi się wydaje niesłychanie ważna, jeśli chodzi o czytanie książek. To znaczy, ja uważam, że propaganda tak zwanego kryzysu czytelnictwa to jest szkodliwa propaganda, że pod wieloma względami lepiej jest nie czytać książek, niż czytać te miliony badziewia kompletnego, gówna, którego zapełnia miliony stron wydawanych obecnie książek i które zalegają księgarnie. Więc ja uważam, że w większości książek po prostu czytać nie warto, że w ogóle do nich nie warto zaglądać. A czytelnictwo, czytanie książek ma sens wtedy, kiedy robi się to tak, jak kiedyś rekomendował, to by użyć ulubionego przez pana słowa, wielki Leo Strauss, prawda? Filozof, którego ja bardzo podziwiam. Leo Strauss napisał kiedyś, że autor zresztą świetnej historii filozofii politycznej wydanej przez Kronosa w Polsce, przetłumaczonej parę lat temu przez Kronosa, dzięki Piotrowi Nowakowi. Więc Strauss mawiał, że i pisał, że należy czytać tylko great books, wielkie książki. Że wielkich książek jest tak dużo już w dorobku kultury zachodniej się nazbierało, że w gruncie rzeczy nie warto wychodzić poza ten krąg wielkich książek i zawracać sobie głowę jakimś badziewiem, chyba że ktoś oczywiście prowadzi pracę naukową, musi studiować jakieś prace ze swojej dziedziny. No to jest zupełnie co innego, prawda? Że potrzebuje dla celów profesjonalnych książki. A jeśli czytamy książki dla własnej formacji, dla własnego kształcenia umysłowego, dla własnej ciekawości, to warto czytać great books, prawda? Great books. Więc great books na wakacje, jak pan mnie pyta, dziś byli u mnie dwaj panowie, którzy mi bardzo sympatyczni, którzy mi modernizowali moją biologiczną oczyszczalnię ścieków, które wybudowałem 5 lat temu. Właśnie widziałem przed chwilą, ktoś przychodził w tle i wychodził. Tak, ponieważ wydaje mi się, że to nie była pani Nelly Rokita. Ponieważ jeden z nich, z tych panów, podzielił swoją firmę pomiędzy swoje córki dwie i ma z tego powodu jakieś kłopoty, powiedziałem mu, żeby koniecznie w wakacje wziął dzieła Szekspira i przeczytał Króla Lira. On nie czytał nigdy Króla Lira. Zacząłem mu opowiadać, o czym jest Król Lir. I się zaciekawił Królem Lirem strasznie. Wydaje mi się, że tego Króla Lira rzeczywiście przeczyta, dlatego że ten Król Lir zdaje się, że zaczął mu się odnosić po tym, co ja mu powiedziałem, do sytuacji jego firmy.
On popełnił pewien błąd w firmie, zbyt wcześnie dzieląc firmę pomiędzy dzieci, prawda? Zdaje się, że to nie wyjdzie dobrze ani dla niego, ani dla firmy. Więc co czytać w wakacje? Szekspira, właśnie homofoba, antysemite i mizogina, jak ostatnio usłyszałem. Czytać Szekspira, a jeszcze lepiej zamiast dramatów Szekspira wziąć szekspirowskie komedie. Po prostu można naprawdę pęknąć ze śmiechu. To są tak dobre teksty, to są tak zabawne. Dlatego, że tam jest taka, jakby to powiedzieć, otwartość, absolutna szczerość w opowiadaniu o ludzkiej słabości, o ludzkiej śmieszności, o ludzkiej groteskowości, taki dystans zdrowy, że można się zacząć śmiać ze świata, z samego siebie, są po prostu rzeczy genialne, prawda? Rzeczy absolutnie genialne, więc bardzo zachęcam w wakacje, jeśli pan mnie domaga się jakiejś rekomendacji, czytajcie Szekspira. W końcu rekomendacja pozytywna. Panie Janie... Mążki z Windsoru, opowieść zimowa. Fantastyczne rzeczy. Panie Janie, przeczytałem w tygodniku Polityka, że narzekanie na czytelnictwo, to taki cytat, służy klasowej odrębności. Służy przede wszystkim selekcji. Na tych o wysokim kapitale kulturowym, którzy są często snobistyczni, ale też tacy, którzy nie czytają. I te narzekanie na czytelnictwo trochę jest niepotrzebne. One niczemu nie służy. Czy zgodziłby się pan z tym? Zgodzę się z tym, że niczemu nie służy, ale nie zgodzę się z tym, że służy tym względom klasowym. Narzekanie na nieczytelnictwo jest w tej chwili jednym z najbardziej prymitywnych sposobów okazywania własnej wyższości nad innymi ludźmi. Wszyscy ci redaktorzy w radiu i gdzieś tam, gdzie indziej, w różnych portalach, którzy opowiadają o tym, jak to inni ludzie nie czytają, sami nic nie czytają albo czytają kompletne badziewie. Ale żeby pokazać swoją wyższość nad innymi ludźmi, to będą opowiadać o tym, jak straszną rzeczą jest brak czytelnictwa w Polsce, prawda? I pokazywać jakieś statystyki. To jest proceder obrzydliwy, w moim przekonaniu, uprawiany przez głupków i to takich, którzy chcą koniecznie zamanifestować jeszcze swoją wyższość nad światem i nad innymi ludźmi. Więc przestrzegam przed tym, żeby ktokolwiek rozsądny narzekał na to, że inni ludzie nie czytają książek. Jeśli chce narzekać na nieczytanie książek, to niech narzeka wyłącznie na to, że sam nie przeczytał książek. Tutaj postawimy kropkę, panie Janie. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, za wywiad. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka podcastu Rozmowy do końca. Pan Jan, jak zwykle, bardzo wyrazisty sposób opowiadał i wydaje mi się, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Panie Janie, dziękuję bardzo. Dziękuję, papa. Wszystkiego dobrego, miłych wakacji. Dziękuję wam, miłych wakacji w dalszym ciągu i do zobaczenia w następnym odcinku podcastu. Trzymajcie się, hej!